Ja mogę też klikać. Dla osób, które nie brały udziału w naszym pierwszym spotkaniu, przyszłam z takim dosyć szalonym, bardzo rozbudowanym pomysłem aplikacji festiwalowej, natomiast mam wrażenie, że przede wszystkim nie do końca w ogóle, to był pomysł absolutnie w takiej fazie koncepcyjnej, nie miałam żadnych jakby oczekiwań, nie wiedziałam nawet za bardzo, jak się tworzy aplikację, więc tutaj razem z chłopakami jakby przeszliśmy przez cały jakby proces jakby myślenia o tym, jak urealnić w ogóle moją ideę. Zaczynając od jakby problemu, o którym mówiliśmy na samym początku, przede wszystkim od chłopaki, bo mówimy, uświadomić sobie, że mówimy jako o grupach problemów. Oprócz są to problemy wszystkich festiwali, ale to także jest to problem organizatora i jakby zrozumienie też mojej własnej potrzeby było dla mnie bardzo istotne. Gdyż tak naprawdę później te problemy pomogły znaleźć rozwiązanie, które by im spotykało się, jakby pomagało nam znaleźć to rozwiązanie i też zadowolić uczestników. To jest tak naprawdę, jak się okazuje, kluczowa kwestia. Mamy tutaj pewne grupy, czyli tak naprawdę kwestia wyboru, punktu repertuaru, kwestia logistyki, czyli jak dotrzeć na miejsce, kwestia punktu biletu, czyli rzeczy, które się przewijały w mojej pierwotnej koncepcji, ale zostały w ten sposób jakby wypracowane. To się wiąże właśnie z problemem organizatora, czyli jakby napływają pytania pewne dotyczące właśnie i repertuaru, tego czy zdążę, a także taka informacja zwrotna, czy miejsc, który planował się dać na seans, czy dotarł, czy nie i dlaczego, dotarł lub nie, czy to był brak biletu, czy jakaś inna rzecz. Kwestia także oceny programu, gdyż przemawiałam sobie, że jakby sensowne planowanie pewnych działań może też wpływać na jakby mierzalność rezultatów, czyli jakby zwiększenie się tego zadowolenia widzą właśnie poprzez system ocen. No i to jest tak naprawdę bardzo sprytny system zarządzania też widownią, kierowanie jakby ruchem tych widzów, jak oni się przemieszczają z miejsca na miejsce. Droga rozwiązania, czyli tak naprawdę co udało nam się zrobić w weekend, czyli tak jak powiedziałam, dopracować pomysł, określić cel, czyli tak naprawdę co chcielibyśmy zrobić, jaka jest kluczowa funkcja takiego pomysłu. Opracowaliśmy jakby dane wejściowe, czyli wszystkie twarde dane na temat festiwalu. Bardzo ważna kwestia, czyli wartość dodana i dla użytkownika, i dla organizatora, dlaczego w ogóle warto taki pomysł zainwestować. Zostało także zbadane za otoczenie. Tutaj okazało się, że istnieją podobne rozwiązania, prawda, jakby albo takie z góry, kiedy komponujemy taką aplikację już z istniejących jakby elementów zaproponowanych przez danego dostawcę, albo dedykowane, natomiast to oczywiście problemem są pieniądze. Nie ma takich rozwiązań finansowych, natomiast wiadomo, będę dalej temat wdrożyć. To pomogło mi jakby zweryfikować moje założenia. Równolegle, kiedy nad tym pracowaliśmy, dzisiaj też udało mi się dotrzeć do 10 uczestników festiwalu zgromadzenia i przeprowadzić z nimi serię króciutkich wywiadów. Te wywiady też były dla mnie bardzo jakby pozytywne z tego względu, że w zasadzie praktycznie wszystkie osoby wyraziły chęć potencjalnego korzystania z takiej aplikacji. Nawet osoby, które mówiły, że są dosyć sceptyczne, jeśli chodzi o korzystanie z aplikacji, w sytuacji, gdy się dowiadywały, że mniej więcej były zainteresowane. W przypadku jakby funkcji, które chcieliby, żeby się pojawiały w takiej aplikacji, to pojawiały się trzy najważniejsze rzeczy, czyli program, mapa i bilety, czyli dokładnie to tak naprawdę o co nam chodziło. Jeśli chodzi o funkcje kolejne, jeszcze kwestia rozwiązania, czyli tak doszliśmy do wniosku, że aplikacja festiwalowa jest dobrym rozwiązaniem. Tak jak powiedziałam, został zbadany rynek i inne rozwiązania, które mają swoje ograniczenia. Jeśli chodzi o stworzenie tylko aplikacji tego wyłącznie dla nas, no to które jest zbyt duże. W związku z tym prowadziliśmy wniosek, żeby ta aplikacja była dostępna dla wielu festiwali, żeby była przetworzona przez pracy kilku organizacji, ponieważ jakby w takich organizacji jest bardzo dużo, dzielą problemy. Warto byłoby tak to wydanie projektować, żeby ono było tańsze, lepsze od konkurencji, tak żeby ewentualnie też część osób, które korzysta z tego rozwiązania w ogóle istniejącego, bo chciałaby skorzystać z naszego. Co dalej? Są również uświadomione, doszliśmy do wniosku, że taka aplikacja w pewnym sensie jest systemem obsługi festiwalu, funkcjonujący na dwóch poziomach, czyli organizatora oraz uczestnika. Dla organizatora jakby
to jest jakby tutaj miejsca, bilety, kwestia informacji zwrotnej o ubezpieczeniu, obłożeniu sal. Z poziomu uczestnika jest to tylko wersja mobilna, czyli po prostu pewien plan, dostępna atrakcja, miejsca, system powiadomień, ale także strona lokalu gdzieś tam w tle. I teraz jakby kluczowa rzecz, czyli podstawowe funkcje tej aplikacji. W zasadzie dwie. Tak naprawdę planowanie uczestnictwa, które rozwiązuje problem tego dokonywania wyboru zasygnalizowanym z samego początku. Natomiast w sytuacji takiej rekomendacji jest to rozwiązanie tego problemu związanego z logistyką. No i też bardzo nam to by pomogło ograniczyć te pytania wypływające od widzów. Efekt jest ten sam, jest to agenda na jeden dzień. Kolejnym krokiem było właśnie opracowanie tej agendy i próba jakiejś jej właśnie wizualizacji. Doszliśmy do wniosku, że najbardziej taką fajną formułą do stworzenia po prostu osi czasu z uwzględnieniem po prostu tak jakby kolejnych wydarzeń występujących po sobie. To oczywiście ważne, żeby była ona atrakcyjna wizualnie. I składała się z takich trzech podstawowych elementów. Jest to albo seans, albo transfer, albo oferta. Jakby jeśli chodzi o seans, to jest to po prostu konkretne wydarzenie, które by się w takiej agendzie znajdowało. Transfer to jest jakby kwestia logistyki, czyli przechodzenia między jedną lokalizacją a drugą. I oferta to jest jakby rzecz, która może się wydarzyć w sytuacji, gdy transfer jest zbyt długi. Jest to na przykład oferta, żeby widzowie zaproponować pójście na kawę, skorzystanie z systemu zniżek. Te elementy opracowaliśmy dosyć szczegółowo i pewne też jakby interakcje z nimi związane. Jeśli chodzi o seans, na przykład te funkcje takie jak zakup biletu, deklaracji mam bilet, chcę kupić bilet, albo nie mam biletu i dlaczego, jakby to jest informacja do organizatora. Jeśli chodzi o transfer, tutaj możemy skorzystać jakby należałoby zapytać widzów o jakieś preferencje dotyczące przemieszczania się. Jeśli chodzi o ofertę, po prostu jeżeli ten czas oczekiwania na kolejny seans jest duży, to tutaj się oferują pewne rzeczy. Co ciekawe, to ta oferta też może mieć taki potencjał jakby dla sponsorów. Mianowicie tutaj można implementować pewne sugestie, gdzie iść, do jakiego miejsca skorzystać, więc są to fajne charakter. Myśleliśmy o jakby takich przykładowych agendach na podstawie programu festiwalu. No i stworzyliśmy na podstawie jednego dnia trzy warianty tak naprawdę. I wydaje się, że to jest taka liczba, która jakby jest maksymalna. Tak jakby zachowanie jakby sensowności też jest dobre, bo tych wariantów nie ma wcale prepozorom zbyt wiele. To też jakby ułatwia być może sprawność takiej aplikacji. No i na każdą taka agenda to są właśnie 3-4 elementy typu seans, 2-3 elementy transferu, czyli przechodzenie z jednego seansu na kolejny. No i od zera do ceny nieskończoności jakby elementów typu oferta, kiedy odbierają widzą kawę albo właśnie skorzystanie z innej atrakcji. System rekomendacji, czyli tak jakby dodatkowa rzecz, która miałaby się widzom pomóc odnaleźć w tym festiwalowym gąszczu. Ja konkretnie miałam jakby na to pomysł. Myślałam ewentualnie właśnie o jakiejś ankiecie do przeklikania przy jakby uruchamianiu agendy. Natomiast tutaj podpowiedziano mi, że takimi danymi wejściowymi mogą być, a po zalogowaniu do aplikacji mogą być zalajkowane na Facebooku filmy lub seriale, będzie dane z Google Plus, konto z filmu, można to ewentualnie podpiąć. Jeżeli nie, no to przynajmniej właśnie tak jak ja myślałam wcześniej, jakaś krótka ankieta. Pytanie, na podstawie takiej rekomendacji tworzyć taką agendę, to bardzo też dla mnie ciekawa kwestia. Być może w takiej fazie początkowej, czyli na przykład teraz, można by coś takiego robić nawet ręcznie na podstawie danych, które uzyskamy. Mogliby to robić potencjalnie wolontariusze festiwalu. Natomiast docelowo może to robić algorytm automatycznie. Jakby oczywiście nie wchodząc w szczegóły, ponieważ pracy wykonaliśmy bardzo dużo, widzieliście, że tutaj zostały pewne rzeczy rozrysowane. Jakbym powiedziała tak naprawdę o jakimś tam bazowym dopracowaniu pomysłu, ale dla mnie bardzo ważny jest ten jakby konkret, szkic elementów i funkcji, no i przede wszystkim jakby chęć kontynuacji projektu. Także w kilku wariantach jakby rozmawiałam dosłownie nawet jeszcze przed godziną.
zjawkiem o tym, jakie są, jaki może być plan minimum na tę edycję, co zrobić, żeby jakby przy jakimś minimalnym zaangażowaniu dodatkowych osób w projekt, a jaki jest plan maksimum i jak to rozwijać, ile osób powinno być zaangażowanych, na jakich etapach i też jak takim projektem dalej zarządzać. Mm-hmm. No i też chłopcy powiedzieli, że mogą służyć konsultacją jak w przyszłości, tak więc nie omieszkam skorzystać. Pytania? Aha, jeszcze w tle powstawał jakby prototyp, tak? Ale się wysypa. Wysypa. Super, bo przecież też... brawo. No, też wy od razu podeszliście do tego pomysłu z takim nastawieniem, żeby to było na tyle system open source'owy, który by umożliwił też innym festiwalom skorzystanie z niego, tak? Czyli ustalenie sobie tych elementów, spersonalizowanie ich i w związku z tym, że... O ile dysponują osobami, które będą w stanie coś takiego uruchomić dla samych siebie. Względnie można to przekazać innym jako usługę już wtedy w jakiś tam sposób płatną. Natomiast zdejmującą z ekipy takiego festiwalu konieczność zadbania o to. Mm-hmm. Więc można tak. I też pamiętam, że też część czasu była poświęcona na to, żeby zastanowić się nad tym, jak taka aplikacja mogłaby być utrzymywana, że właśnie mogłaby się utrzymać z potencjalnych sponsorów, którzy mieliby interes w tym, żeby w ramach tej aplikacji publikować swoje treści atrakcyjne dla uczestników i też jakby spersonalizowane pod nich, tak? Znaczy no właśnie też potencjał takiej aplikacji, jeśli chodzi o współpracę ze sponsorami i partnerami, jest tak naprawdę ogromny. Mm-hmm. To, co my nazwaliśmy ofertą, czyli jakby tymi dodatkowymi rzeczami, które można oferować w związku z festiwalu poza programem filmowym, w zasadzie też jest nieograniczona i jakby też, że jakby opcje na jakieś partie, to jak najbardziej. No i też sponsorów bardzo interesuje, gdzie mogą być rzeczy. No my też chętnie przyjmiemy w Koduj dla Polski taki projekt. I będziemy w tą stronę też iść, próbować go umieścić w którymś mieście, może międzymiejsku. Szczególnie, że ty, jak rozmawialiśmy wcześniej, jakby też deklarujesz tylko chęć pracy nad tym jakby dalej i ewentualnie takim, jak to ma być usługą, to tak jakby wy w fundacji byście mogli tym zarządzać. Ja mam pytanie, czy, bo już jest chyba trochę takich aplikacji dedykowanych dla festiwali, coś istniejących. Czy może rozmawiałeś z nimi, czy by nie chcieli udostępnić tej aplikacji do zmian, jeżeli mają jakieś prawa majątkowe? Znaczy no, bo nie rozmawiałam, natomiast wiem, że jakby to są rozwiązania płatne i jakby nie da się za bardzo, znaczy, bo to jest taki model biznesowy, to nie jest jakby dodatkowa działalność i jakby jest tego dosyć sporo, ten rynek też się jakby rozszerza, więc wiem, czy to by mogło być coś takiego alternatywnego w stosunku do tych komercyjnych rozwiązań, zwłaszcza, że no, tak jak ja teraz jakby się zorientowałam, no to stworzenie takiej aplikacji, jakby czysto komercyjnie, no to są czasami budżety rzędu jednej i drugiej festiwalu jakiegoś malutkiego tak naprawdę, więc to rozwiązanie już nawet nie tworzone od podstaw, ale te, takie dobieranie tych elementów już dedykowanych, jakby też preokreślonych z tej aplikacji GoLive, to jak utrzymanie tego rocznie to jest tam 3000 euro. Więc no to nie są teoretycznie duże pieniądze, ale to i tak nie jest to rozwiązanie, o którym mówimy, to jest tylko jakby taki plan festiwalu. Plan bardzo ważny jest ten system rekomendacji. Tak naprawdę od tego zaczęliśmy, że widzowie jakby nie wiedzą, w czym chcą brać udział. I też jak rozmawiałam w moim malutkim badaniu, to jakby okazało się, że ta funkcja rekomendacji była bardzo pożądana, a to jakby też nie jest tutaj standardowy wypadek. Z drugiej strony można uznać, że skoro ktoś utrzymuje taki serwis jak GoLive i oferuje udział w takiej usłudze za 2-3 tysiące euro w zależności od możliwości rocznie, to znaczy, że mniej więcej takie pieniądze można za taką rzecz dostać. Tylko że zrobioną z myślą o trochę innym zastosowaniu niż GoLive. Co też określa, jaki jest potencjał biznesowy poza tymi rzeczami promocyjnymi. Bo raczej rzeczy promocyjne, czyli to te elementy ofertowe, no, będą wędrowały już do organizatorów konkretnych festiwali, a nie do operatora takiego systemu jako usługi. Dziękuję.
Super. Robot. My przyjechaliśmy tutaj z takim pomysłem Pankreator, czyli strona, która reprezentuje izby zrobione ze zbiorów z domeny publicznej, ze zbiorów biblioteki Delici Pan. No i przyjechaliśmy z Kariną tutaj takie otwarte na pomysły, jakby to jeszcze rozwinąć, bo nad stroną pracują ludzie z Kodu dla Polski w Gdańsku i chciałyśmy coś zrobić ekstra. Zgłosił się Piotrek i Weronika i oni zaproponowali bota, czyli właściwie rozwiązanie dla promocji. Bota, który automatycznie będzie z Twittera, wysyłał na Twittera i na Facebooka zdjęcia, teraz skupiliśmy się tylko na zdjęciach, z pomocy biblioteki cyfrowej. I też będzie w perspektywie, też będzie wysyłał te liczby, które zrobimy o kreatorze. Stworzyliśmy fanpage, pan kreator, na Facebooku i na Twitterze. No i wyszło. Dwa dni właściwie Weronika i Piotrek, my z Kariną już zrobiłyśmy ankietę tutaj, rozmawialiśmy z ludźmi uczestniczącymi w konkursie kultury. Pytałyśmy się ich o sens w ogóle tworzenia takiego pan kreatora, tworzenia gifów i czy to jest dla nich atrakcyjne. Uznali, że tak. No i na razie wrzucam chyba tą minutę. Ustawiliśmy kwotę, żeby przebudzili się co 5 minut. A za każdym razem on przeszukuje sobie katalog biblioteki i znajduje sobie grafiki, które wrzuca na Twittera i na Facebooka. I linkuje jeszcze, to jest tak. Super ważne. Tutaj, jeśli ktoś znajdzie coś interesującego dla niego, to może sobie kliknąć link i dotrze do biblioteki. Tutaj ma opis tego zdjęcia. Tak, tutaj jest dostęp do samej treści na bibliotece. Także można sobie później to przeglądać. W perspektywie mamy połączenie tego z większą ilością serwisów społecznościowych. Tak, Snapchaty, Instagram i tak dalej, ale jeszcze planujemy zbudować, znaczy biblioteka startuje w takim projekcie, gdzie chce stworzyć nową platformę dla większej ilości zbiorów, to co istnieje. I wtedy, mam nadzieję, uda się też to tak przygotować, tą nową platformę, żeby łatwiej ten bot mógł wyłapywać te zdjęcia i rzucać je. Tak. Raz dziennie, nie? Planowaliśmy. Tak, planowaliśmy, żeby to było raz dziennie, o jakiejś określonej porze albo nieokreślonej porze. I żeby to były takie rzeczy, które mogą się okazać na przykład ciekawe, a których po prostu człowiek nie miałby szans wyszukać. To jest automat, który po prostu będzie przeszukiwał tą gigantyczną bazę i po odpowiednich kryteriach coś znajdzie. To może być ciekawe po prostu zaglądanie codziennie rano na fanpage tego bota i zobaczenie po prostu, co on wyciągnął z tej sieci. A jakie są kryteria? Na razie kryteria są takie, że to ma być grafika. Ma należeć do Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej. Na razie on znajduje fotografię z Gdańska. To co on znajdzie jest nieprzewidywalne. Przejął Karinę, dlatego miałyśmy ładną obsługę, bo właściwie za 10 prezentacja, a nagle się okazuje, że przejął pan page Kariny. Mieliśmy taki przypadek, że połączyliśmy sobie pan page z drugim kontem na Facebooku i okazało się, że bot wrzuca na oba. Nie wiem, czy to było prywatne konto Kariny. Zastanawialiśmy się, jak to możliwe. On jest przedstawiony jako bot, bo uważamy, że bot może być atrakcyjny. Znaczy dla ludzi może być atrakcyjny, że to jest bot. Że to nie jest taki standardowy fanpage. Teraz przyszukuję zdjęcia takie typowo gdańskie,
ta grupa docelowa jest mocno zagrożona, bo jest taki fajny ten, z ludańskimi śmiecami, ale jak będzie ta duża strona i kilka pobłokowe do tego, to ta treść też będzie bardzo wysokodna i to tam zrobiła się bardziej różne w tej grupie. Tak, 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 przed nami. Jesteśmy w kontakcie. A pokażecie kod? Pokażecie kod ten, który stworzyliście? Pokażcie coś. Okej, okay, kod bota są bardzo duży. Tutaj jest kod... Kod jest kolorowy. Tak, taki ciemniejszy właśnie, bo trzeba do zdjęcia. To jest do którego każdy może sobie wejść i zajrzeć. A tutaj jest główny plik, który jest klasa Twitter poster, która wrzuca dane na środek. Trochę powiększyć. Tutaj mogą się zdarzyć jakieś takie rozwiązanie na szybko, dlatego ja umywam ręce od początku. Dlatego mieliśmy bardzo niewiele czasu, a postawiliśmy sobie też ambitne zadanie, także... Znaczy nie wiedzieliśmy, że napotkamy takie problemy z dostępem na tych zdjęć, ponieważ na stronie biblioteki tam się dzieje po prostu magia w JavaScriptie, da się po prostu ściągnąć zdjęcia. Tak, sposób. I dokonaliśmy w bardzo kreatywny sposób. Zrobiliśmy to w sposób, który nie należy tego robić, ale... Ale działa. To jest taka biblioteka, która symuluje zachowanie użytkownika i klika sobie przyciski, które znajdzie na stronie internetowej. Dlatego, że tam dochodzi do takiego dziwnego przekierowania na stronie biblioteki. My nie byliśmy w stanie go programistycznie obsłużyć. Więc wykorzystaliśmy taką troszkę hakerską bibliotekę, która po prostu udaje użytkownika. To jest ten element, z którym nie jestem dumny. A jeszcze tutaj są takie brzydkie rzeczy. Natomiast są jeszcze ładne rzeczy, na przykład zrobiliśmy coś takiego, takie urządzenie do przerabiania plików déjà vu do JPEG. Też wymagało takiej lingwistyki programistycznej. To jest dostępne publicznie, każdy może zajrzeć i zobaczyć, co to jest. Ten kod będzie się rozwijał, także on będzie okrzepnie i będzie musiał się powstać. Planujemy go rozwijać. Tak. A bo w międzyczasie coś powinien był wrzucić, sądzę. A wy połączem fanpage? Pan odstęp kreator. O, tak, proszę. 2 minuty temu wrzucił sobie zdjęcie. A co z API właśnie? No to jest tak, że jest weekend. Nie odzwoniliśmy. To nie miałoby raczej sensu. Szczerze, to API może być tak, bo... Wygląda jakby to było robione bardzo dawno temu, w 2010 roku. I ogólnie z dokumentacji wynika, że powinno być dostępne API i że w 2010 roku zostało podpięte przez taki protokół, ale już nie jest dostępny. A powiedzcie, co to jest API dla niewtajemniczonych? API to jest taki sposób, w jaki programy rozmawiają ze sobą. To jest... To jest taki... Interfejs do rozmowy. Nie chciałem użyć słowa interfejs właśnie. To jest język, w którym programy mogą rozmawiać między sobą i on jest taki zrobiony w taki sposób, żeby człowiek mógł sobie z niego skorzystać. Znaczy, jeśli mamy programy, które są różne od siebie, to jest sposób, żeby je spiąć ze sobą. Tutaj są dwa różne programy. Jest program, który jest Twitterem. Jest program, który jest biblioteką. Twitter z biblioteką nie działa bez tak. W międzyczasie jest też ten ład. On to wygląda. Jest
razie wrzuca tych zdjęć bardzo dużo, bo jest teraz na nie, no myśmy to przestali. Tak, myślę, że przestaliśmy to zaraz. No, no to wie. W każdym razie mamy coś do zrobienia. Myślę, że to jest taki plan minimum, który gdzieś musiałem mieć na początku. Dobrze, super. Tak, wielkie dzięki dla... Bardzo wdzięczne, naprawdę. Za ogarnięcie Facebooka i Twittera, za zrobienie takich rzeczy, które czynią tego bota trochę bardziej niskiego. Teraz zajmiemy całą tą promocją, żeby to ludzie o tym powiedzieli i z tyłu komunikacją tego. A ten projekt ma duże możliwości rozwojowe i będzie się rozwijał. Tak, tak. Są to ze stroną moderatora, które będą te gify, tam będzie 50 gifów. Będą też na Facebooku. Więc jak lubicie pana kreatora tutaj, to będziecie wiedzieć więcej później o stronie moderatora. A pokażę co te gify, to będzie wszystko idziemy. Żebyś jakoś pomóc? Albo muszą łączyć? Okej, to w tym czasie, a myśleliście o tym, żeby połączyć tego pana kreatora właśnie z profilem biblioteki? Żeby on tam wrzucał też. Z profilem biblioteki? No. Myśleliśmy w ogóle na początku, żeby nie tworzyć nowej strony, ale teraz to jest tak dalej. Po potrzeby tego projektu, to użyliśmy do pana kreatora, więc na pewno się będzie myślał. Znaczy, ja prowadzę profil tej biblioteki, więc będę to udostępniał. Znaczy to jest tak, że po prostu nasz bot wrzuca do Twittera, a to z jaką stroną się połączy, że to konto twitterowe z tą stroną technikową, to jakby już jest łatwo konfigurowana kwestia po stronie. Czyli to, bo on wrzuca najpierw na Facebooka, a później z Facebooka jeszcze wrzuca na Twittera. Na Twittera. Tak, bo chcieliśmy zrobić, żeby wrzucał na Facebooka, i na Twittera, ale okazałeś już tam postowanie na takich stworzonych stronach nie jest trywialne. Znaczy trzeba parę rzeczy tam udowodnić, najpierw po co, dlaczego, jakieś screencasty nakręcić, do czego to będzie używane, oni to weryfikują i dopiero wtedy można mieć jakiegoś takiego bota. Tak, człowiek musi to sprawdzić i zaakceptować, a my bardzo czasu, żeby na to czekać. Też, że weekend pewnie... Tak. To jeszcze raj do późna pracowaliście nad tym, nie? No, to jeszcze troszkę tam się nie da się. Drobie. Nie spodziewaliśmy się też problemów technicznych z stroną internetu. To jest łatwiejsze. To jest taka mała kurka. Niżej trochę. Ten byłby pomysł też, że naklejki na Facebooka, żeby zrobić, tak? Takie tak wcześniej już rozmawialiśmy. Brawo, słuchajcie, naprawdę brawo. I ostatniego śmiałka.
trzymaj. Głośniej. To był problem z systemem do rezerwacji sprzedaży biletów dla teatru. Teatr jest mały, nie stać go i pieniężnie, i osobowo, do, żeby zakupić taki system duży, profesjonalny, który byłby jedna osoba, czy tam więcej osób zdecydowanych, a potrzebujemy systemu, który da się go, tak powiem, stoskowo obsługiwać, żeby był prosty w obsłudze i żeby był jak najtańszy. No i jakby wersja idealna to byłaby, żeby on się, jeszcze dało się go obsługiwać z poziomu e-maila. No i okazało się, że, znaczy, że w ciągu 2 dni to takiego systemu ciężko jest dodawać, ale okazało się, że łatwo można zastosować system już istniejący do tego, żeby działał przynajmniej częściowo tak jak miał. No to tak, wykorzystaliśmy do tego system open source'owy, który się nazywa ALF.io. No i odpowiedzi prezentacji mają na to, że dostosowywaliśmy te narzędzia. Efektem tego jest połączyliśmy ten system ALF.io, który jest systemem do sprzedaży biletów i rezerwacji. Jakby wyjęliśmy z niego moduł do rezerwacji i wykorzystujemy ten moduł do rezerwacji. Ale do rozsyłania, bo idealnie potrzebowaliśmy system, który będzie rozsyłał zaproszenia i osoba, która dostaje takie zaproszenie na przedstawienie, będzie mogła go sobie sama potwierdzić. No i do tego wykorzystujemy taki serwis do rozsyłania maili, jak się nazywa. Oba te systemy nie są ze sobą zintegrowane, znaczy w prosty sposób, no ale taką metodą chałupniczą, chałupnicza metoda polega na tym, że oba te systemy zapewniają coś takiego jak listę odbiorców. I ta lista odbiorców to jest lista, do których zostały w systemie rezerwacji, jest to lista, do których zostały wysłane zaproszenia, a w systemie rozsyłki poczty to jest lista osób, do których należy wysłać poczty. I w obu tych systemach jest kod, który jest wspólny dla obu tych systemów. I ten kod to jest numer rezerwacji. Czyli osoba, która dostaje maila, dostaje mail o treści: został pan, pani zaproszona na przedstawienie. To jest kod rezerwacji. Tu jest adres strony i prosimy kliknąć i potwierdzić, czy bierze pani udział, czy chce pani brać udział w przedstawieniu. Jeżeli tak, to proszę wkleić ten kod rezerwacji na stronę. No i po wklejeniu tego kodu osoba dostaje mailem bilet i jednocześnie w systemie się odnotowuje, że ta osoba pobrała bilet i ten bilet jest sprzedany. Znaczy sprzedany, w sensie miejsce jest zajęte, a z drugiej strony ten system też pozwala przyjmować takie rezerwacje ad hoc. No i on też jest na tyle inteligentny, że potrafi liczyć te bilety, które zostały potwierdzone, które nie zostały potwierdzone, więc no, jakoś się to działa. Do zrobienia to zostały nam testy na użytkownikach, to znaczy przeklikaliśmy się przez to i to działało, ale głównie chodzi o to, żeby te pracownicy teatru w ogóle powiedzieli, czy to mi się podoba i czy to się nadaje. Druga rzecz to jest, że ten system jest w pięciu wersjach językowych, wśród nich nie ma języka polskiego. Trzeba to przetłumaczyć na język polski. Ograniczenie funkcjonalności. Ten system jest. Są zrobione rzeczy, które są, dla nas są absolutnie niepotrzebne. Znaczy, na przykład jest integracja z Google Maps,
Więc wszystkie, dla każdego przedstawienia jest pokazywane na mapie, jak dotrzeć do miejsca wydarzenia. Chociaż te miejsce wydarzenia, na przykład w naszym przypadku, jest zawsze takie same. I problem polega na tym, że bez tej funkcjonalności mapy nie da się nic zrobić w tym systemie. Znaczy się w ogóle nie da się stworzyć nowego przedstawienia, wysłać jakiegokolwiek maila, dopóki się ta funkcjonalność mapy nie istnieje. No i tak naprawdę wczorajszy dzień spędziliśmy na tym, żeby włączyć Google Maps. Jest tam integracja z systemem płatności Stripe i PayPal. No i w takiej wersji super rozbudowanej, to ten system mógłby mieć integrację z PayU, no i w tym momencie dałoby się nawet z niego już sprzedawać te bilety. Automatyzacja integracji z systemami, no to chodzi mi o to, że teraz mamy tą tak naprawdę integrację między tym MailChimpem do wysyłania zaproszeń i tym systemem do rezerwacji Alfio. To jest po prostu jeden plik CSV, który wrzucamy i tu, i tu. Zmiana czegokolwiek polega na tym, że zmieniamy ten plik CSV i go wrzucamy i tu, i tu. No więc integracja miała polegać na tym, żeby nie było trzeba, że wystarczyłoby zmienić w jednym miejscu dane i te dane byłyby zaciągane z jednego systemu do drugiego. Czy to też jest taki fajny? No i to koniec. A to nie jest... Dzięki. To my połączyliśmy tak pochopnie wcześniej te dwa projekty, twój i znaczy te komuny i Adarte. Dlaczego dla Adarte to nie jest funkcjonalne, jakby nie pasuje? Bo wiem, że o tym rozmawialiście wcześniej. Tak, dlatego że my jesteśmy miejscem, które ma przestrzeń i jakby tą potrzebujemy narzędzia, które pozwoli nam sprzedawać bilety w tym miejscu. Natomiast Adarte jest instytucją, która powiedzmy wynajmuje te przestrzenie. I jakby oni, okej, okay, gdyby mieli system zintegrowany to, sprzedaży biletów, to może i byłoby to lepiej, ale ponieważ oni też wchodzą w zastaną sytuację, kiedy każda z tych instytucji, od których oni wynajmują salę, ma swój system sprzedaży biletów, no to jakby to ciężko jest im narzucać jakby system sprzedaży biletów tylko dla jednej imprezy. Tak, i tutaj założyliśmy po prostu, że miejsce może mieć swój system i oczekujemy od użytkownika, że on tylko da nam znać, że tak, już mam bilet. Tak, żeby nie wchodzić w kompetencje tak naprawdę już istniejących systemów sprzedażowych, które mogą być bardzo różne i tak naprawdę nie ma co wynajdywać tego kawałka koła. A czy potrzebujesz jakichś kompetencji dodatkowych do tego na przykład, albo ludzi jakichś właśnie z kompetencjami, żeby to kontynuować pracę nad tym? No chyba tak. A kogo? Znaczy tak, ten system jest napisany w Javie i jeżeli by chcieć dokonać jakąś tę integrację, no to chyba byłoby to trzeba zrobić, znaczy integrację z PayU. Jeżeli chodzi o tłumaczenia, no to tego tłumaczenia nie jest tak dużo. No i teraz, znaczy teraz jakby też jest pytanie, co dalej z tym robić, bo ten system istnieje, on jest rozwijany, ten Alfio. No i można po prostu się zaangażować w niego i go też dalej rozwijać. No ale z drugiej strony ta cała filozofia tego programu jest taka, że ja bym z nim dyskutował. No bo tam właśnie też nie wiem, na przykład są języki zdefiniowane. No i oczywiście, tylko że nie da się zrobić czegoś takiego, żeby ustawić język domyślny i zapomnieć o tym. Tylko każda interakcja powoduje, że trzeba ten język na nowo definiować. Czyli kiedy już zdolnik kupuje bilet, no to on musi zdefiniować, w jakim języku chce, żeby dalej ta komunikacja się Więc, no tak, z Kamilą jesteśmy umówieni, że po tych testach na
na użytkownikach w teatrze, no to będę się ze sobą decydować. Zapraszamy do Koduj na wtorki wieczorne od 18.30 do 21.00. Możemy też przedstawić ten projekt 18 jako nowy na przykład. I tam przychodzą ludzie też techniczni i mogą do was dołączyć. Jak będziecie regularnie przychodzić nad tym pracować, w miarę regularnie, to dostaniecie na odpowiedź. Dobra, znaczy wszystko zależy od testów, dlatego bo jednak robienie systemu, z którym nie będzie korzystało. Dobry wniosek na koniec w ogóle. Dzięki. Słuchajcie, idealnie wyrobiliśmy się w czasie. Bardzo Wam dziękujemy. Organizatorom Kodu dla Polski, Państwu, Fundacji Gacher, Szok i Tesupowi i Festiwalowi Zgromadzenia Sztuka Wspólnoty, w ramach którego tutaj jesteśmy i siedzimy w dziesiątym wywiadzie, czy mamy siedzący. Było nam bardzo przyjemnie, inspirująco, trochę męcząco, ale przeżyliśmy. No i co, tak jak Wojtek mówił, jeżeli będziecie potrzebowali pomocy technicznej, możecie się zgłaszać do Brygad Koduj. My też się czujemy bardzo zainspirowani, podniesieni na duchu tymi dwoma dniami i chcielibyśmy ponawiać takie podobne wydarzenia. Jeszcze nie wiemy, w jakiej formule ani jak, ale wiemy, gdzie was szukać, także będziecie o tym wiedzieć na pewno, jeżeli będziecie chcieli. No i co? Jestem kurczę w szoku po prostu, że przez dwa dni udało się tak te projekty pchnąć i tak naprawdę jak sobie pomyślę o tym, jak na początku wczoraj o tym rozmawialiśmy, jak przedstawialiście swoje pomysły, bo jeszcze jest UXBUX, tak, tutaj, który też mam nadzieję, że będzie rozwijać swoją aplikację związaną z grywalizacją, która stymuluje czytelnictwo. Mam nadzieję, że te prace pójdą dalej, ale naprawdę mam takie poczucie, że pewien etap został zakończony, pewien etap wyburzowania i koncepcji, że teraz jest praca domowa do dorobienia w postaci dla większości tych aplikacji, żeby przetestować, żeby jakby wypuścić je trochę na użytkowników.